Przewiecznemu Bogu, temu, który był, który jest i który ma wkrótce przyjść, niech będzie chwała, cześć i dziękczynienie w tym zgromadzeniu i po wszystkie wieki. Moi drodzy, to dla mnie wielki przywilej, wielka przyjemność jednocześnie, że mogę w to dzisiejsze przedpołudnie być na tym miejscu razem z wami i że mamy tę możliwość wspólnie razem wielbić Pana pieśnią, modlitwą, słowem, myślą, całym swoim sercem i całym swoim jestestwem. Jest to cudowna rzecz, że możemy być zgromadzeni wokół stołu Bożego Słowa. I wiecie, to jest taka duchowa gościna, podczas której każdy z nas może sięgać do tego stołu po te duchowe smakołyki, po ten duchowy chleb Słowa Bożego, który jest w stanie zmieniać nasze ludzkie serca. Moi kochani, jako Adwentyści Dnia Siódmego jesteśmy ludźmi pielgrzymującymi, ale jednocześnie ludźmi wyczekującymi. Ludźmi, którzy wyczekują tego niesamowitego dnia, w którym zobaczymy naszego Pana Jezusa Chrystusa, przychodzącego na obłokach nieba. Ja wierzę, że to jest marzenie i tęsknota każdego z nas. A jeśli ten, który ma przyjść, nie przychodzi, to jak myślicie, jaki może być powód? Dlaczego jeszcze nie przyszedł? Dlaczego jeszcze czekamy? No jak sądzicie? Wiele może być powodów. Jeszcze jesteśmy nieprzygotowani, jeszcze nie jesteśmy gotowi. Druga bardzo ważna rzecz. Nie wykonaliśmy pracy zleconej. Nie wykonaliśmy naszego zadania, a tym samym wciąż w tym świecie, który nas otacza, jest wielka ilość wspaniałych osób, które Bóg chce pozyskać dla wieczności. Bóg chce pozyskać dla Królestwa Bożego. Jak napisał apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym swoim liście do Tymoteusza, iż jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który jednego chce. Znacie ten tekst? Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. To jest pragnienie Boga. To jest Jego marzenie i tęsknota, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem poznanie prawdy jest drogą do przyjęcia zbawienia. To jest to wielkie marzenie Boga. Więc jeżeli jeszcze nie przychodzi, to znaczy się, że wciąż jeszcze Jego praca, Jego dzieło nie zostało zakończone. Że wciąż w tym świecie widzi tysiące szczerych ludzkich serc, które chce zbawić. Ponieważ i za nich zapłacił swoim własnym życiem. To dla nich przelał swoją krew. Nie dziwmy się więc, że odnalazł kiedyś w dalekim kraju człowieka, o którym studiowaliśmy dzisiaj w szkole sobotniej. Pan Bóg swego czasu, kilka tysięcy lat temu, w Asyrii, widział człowieka, o którym wiedział, że gdyby zostały stworzone odpowiednie warunki ku temu, to ten człowiek byłby gotowy otworzyć się na tego prawdziwego Boga i przyjąć Go całym swoim sercem. Bóg to widział i postanowił działać. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj sięgnąć do tej właśnie historii, którą studiowaliśmy w lekcji szkoły sobotniej. Ale chciałbym, abyśmy spojrzeli na nią z nieco innej perspektywy. Jak sądzicie?
czy choroba Namana, czy obecność w tamtym czasie owej izraelskiej dziewczynki, która przyszła mu z pomocą, jest przypadkiem? Widzę, że myślicie dokładnie tak samo jak ja. A więc już jesteśmy na bardzo dobrej platformie porozumienia. Moi kochani, ja wierzę, że w tej historii nie ma nic przypadkowego. Że wszystko zostało zaaranżowane przez Pana, który miał jeden cel. Dotrzeć do Namana i doprowadzić go do nawrócenia. Stąd też Bóg cały czas, kiedy będziemy szli jeszcze raz przez tą historię, pamiętajcie o jednej rzeczy, że za całą tą sprawą stoi wszechmocny Bóg, który ma plan uratowania tego człowieka. Z drugiej strony musimy widzieć tego, który jest przeciwnikiem Bożym i naszym, i który za wszelką cenę będzie się starał przeszkodzić Bożym planom. Zobaczmy, jaką wielką walkę musi stoczyć niebo, aby pozyskać jedną ludzką duszę. A zatem druga Księga Królewska, rozdział 5, i tam chcielibyśmy jeszcze raz dzisiaj wrócić do tej historii. Będziecie zaskoczeni, jak wiele jeszcze cennych myśli tam odnajdziemy i jakie bogactwo prawdy. Moi drodzy, w pierwszym wierszu 5 rozdziału znajdujemy informację, taką ogólną informację na temat Namana. Iż był to dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana, wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi, lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Jak mówiliśmy już w trakcie lekcji szkoły sobotniej, był to człowiek, który był drugą postacią w państwie asyryjskim. To jemu król zawdzięczał wszystkie swoje zwycięstwa, swoją chwałę. Był człowiekiem bardzo wpływowym, równocześnie bardzo bogaty. Wydawało się z ludzkiego punktu widzenia, że ma absolutnie wszystko, by być szczęśliwy. I nagle któregoś dnia na swojej skórze zauważa dziwne plamy. Udaje się do nadwornego medyka. Nadworny medyk obejrzał. Wtedy przekazał Namanowi smutną informację. Panie, mam dla Ciebie niestety złe wiadomości. Te plamy na Twoim ciele to początek choroby, która nazywana jest trądem. W tamtym czasie usłyszeć diagnozę trąd oznaczało tylko jedno. Śmierć. A przedtem duża doza cierpienia. Dzisiaj usłyszeć diagnozę nowotwór to nie jest tak straszna diagnoza, jak wtedy usłyszeć diagnozę trąd. To był wyrok. Nic więc dziwnego, że od tego momentu życie Namana, a w zasadzie życie Namana oraz jego małżonki, uległo drastycznej zmianie. Nie potrafili już tak bardzo cieszyć się z tego wszystkiego, co mieli. A coraz częściej na ich twarzach pojawiał się smutek, może nawet nieraz gdzieś tam łza popłynęła. I wiecie co? Temu wszystkiemu przyglądała się pewna osoba. Już wiecie, kto to był. Była to pewna izraelska, hebrajska dziewczynka. Nie znamy jej imienia, nie wiemy, ile ma lat. Ale jest na tyle dojrzała, że może usługiwać w domu Namana. I kiedy tak przyglądała się państwu Naman, wtedy zauważyła, że coś wydarzyło się. Że jakiś dziwny smutek coraz częściej gości na ich twarzy. I wtedy dowiedziała się od swojej pani, na czym polega problem. A następnie
postanowiła przyjść z pomocą. Zaproponowała konkretne rozwiązanie. A gdyby tak mój pan, powiedziała owa dziewczynka do swojej pani, mógł udać się do Samarii, do proroka, to ten na pewno by go uzdrowił. Zanim powiemy sobie coś więcej, następne koleje w tej historii, chciałbym się na chwileczkę zatrzymać. Moi drodzy, jedna rzecz, która mnie uderza i fascynuje, absolutnie fascynuje. A mianowicie, ta dziewczynka była niewolnicą, uprowadzoną ze swojego rodzinnego domu. Za tym wszystkim stał właśnie jej pan, Naaman. Czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni, nie ma znaczenia. To on doprowadził do tego, że została uprowadzona ze swojego kraju, ze swojego domu rodzinnego i stała się niewolnicą. Być może była świadkiem, jak zabijano jej bliskich, jej rodziców, jej rodzeństwo. Powiedzcie mi, kochani, czy ona z ludzkiego punktu widzenia, czy miała uzasadnione prawo ku temu, aby tego człowieka nienawidzieć? Tak. A powiedzcie mi, czy gdy dowiedziała się, że ten człowiek jest chory, czy miała prawo sobie pomyśleć, czyż nie jest to Boża kara za to, co ten człowiek mi wyrządził? Ilu z was by tak mogło pomyśleć? No, ja wiem, że odpowiedzi. Pytanie jest takie troszeczkę pytliwe, trudne. Prawda? Ale jakże łatwo byłoby w ten sposób myśleć. Jakże łatwo. Ale okazuje się, że ona absolutnie w ten sposób nie myśli. Ona daleka jest od takiego sposobu myślenia. Wręcz przeciwnie, kiedy się dowiaduje, to to, co się stało w jej życiu, zupełnie w tym momencie nie ma znaczenia. Ona odczuwa w swoim sercu smutek. Ona zaczyna smucić się razem z nimi. Ona odczuwa współczucie dla tych ludzi, a szczególnie dla Pana na to. A następnie wychodzi z propozycją. Wiecie, okazuje się, że niemal 1000 lat przed Jezusem, przed Chrystusem, zanim pojawił się Chrystus na tej ziemi i zaczął głosić swoje wspaniałe nauki, z których jedną była: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. 1000 lat wcześniej ta mała dziewczynka znała doskonale tą prawdę. I ona ją nie tylko znała, ale ona była żywa w jej życiu. To nie była tylko teoretyczka. To była praktyczka chrześcijańskiego życia. Jakże wspaniałe musiała mieć dom. Jakże wspaniałe musiała mieć rodziców, którzy tak wspaniale ją wychowali. Którzy nauczyli ją miłować Boga, ale też miłować drugiego człowieka, nawet jeśli ten człowiek był dla niej nieprzyjacielem. A moi drodzy, gdybym ja był apostołem Pawłem, to chyba bym nie pominął jej, kiedy pisał 11 rozdział listu do Hebrajczyków. A wiecie, jaki to rozdział? To lista bohaterów wiary. Cudowna osoba, a tak niewiele o niej wiemy. Aczkolwiek, z drugiej strony, tak sobie teraz myślę, wiemy o niej bardzo dużo. Przepraszam, wycofuję moje słowa. To, że nie znamy jej imienia, to, że nie znamy jej wieku, to jest najmniej ważne. Ale wiemy o niej to, co najcenniejsze. Jaką była osobą. A była wspaniałą chrześcijanką, którą możemy naśladować w każdym celu. A jakaż była jej wiara. On by ją na pewno uzdrowił. Ona nie miała wątpliwości najmniejszych. Ona nie kalkulowała, a co będzie, jak tak się nie stanie. Ona wiedziała, że to jest jej obowiązek przyjść temu człowiekowi z pomocą i to zrobiła. Moi kochani, tak sobie nieraz myślę, jak to jest z nami? Jak to jest z tą zasadą miłowania nieprzyjaciół? Nieraz jak myślę o sobie, o nas jako społeczności, to tak się by zastanawiam. Czy my naprawdę stosujemy tą zasadę w życiu? Kiedy nieraz, tak sobie myślę, nie potrafimy miłować naszych przyjaciół.
kiedy nie potrafimy miłować siebie nawzajem, brata, siostry, który siedzi w tej samej kościelnej ławce, to jakże my mamy miłować nieprzyjaciół? Ja mam wrażenie, że wciąż jesteśmy w tej pierwszej klasie tej Bożej Szkoły. Jakże daleko nam do tej klasy maturalnej. Ale ta dziewczynka w niej była. Jestem tego pewny. I ona dla mnie jest niesamowitą lekcją. Niesamowitą lekcją. Ona dla mnie, pomimo swojego młodego wieku, jest autorytetem. Idąc dalej w naszej historii, wtedy Naaman poszedł, wiersz 4, i oznajmił to swojemu panu. Tak, a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z na ziemi izraelskiej. Wtedy król Aramu odpowiedział, więc jedź tam. Ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył wtedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Chciałbym was zapytać, dużo zabrał ze sobą Naaman? Dużo był gotowy zapłacić za dar życia? Dużo? Ile to było? Kochani, 10 talentów srebra, ale to mało. 6 tysięcy szczero złotych monet, to było czyste złoto. To nie były pozłacane monety. To były szczero złote monety. 6 tysięcy sztabek złota. Dużo? To była fortuna. On był dać gotowy wszystko za życie. Co nam to mówi? O wartości tego niesamowitego daru, jakim jest życie. Co nam to mówi? Jaki to jest dar? Bezcenny. Bezcenny. A jakże często podchodzimy do niego tak lekceważąco. Wiecie, ja spotykałem ludzi, którzy nie dbali o ten dar życia, zdrowia. Uwikłani w różne nałogi, alkohol, papierosy, wiele innych rzeczy. I tak nieraz rozmawiałem i mówię, czy nie warto by było zmienić stylu życia? Czy nie warto by było docenić tego daru, jakim Pan dysponuje, a jest nim zdrowie? I wiecie, często spotykałem się z taką odpowiedzią. Myślę, że wielu z was się spotkało również. A wie Pan, na coś kiedyś trzeba umrzeć. A widzę, że słyszeliście już takie odpowiedzi. I wiecie, co sobie wtedy myślę? Ten człowiek tak mówi, ponieważ on nie wie, co mówi. On jeszcze nigdy nie stanął oko w oko ze śmiercią. I dlatego on nie potrafi docenić tego daru. Jedna z polskich grup, nie wiem jaka, nie jestem fanem muzyki rozrywkowej, ale gdzieś tam jadąc samochodem, czasem coś mi wpadnie w ucho i wiecie, taka piosenka, życie choć piękne, tak krótko jest, przekonał się ten, kto otarł się o śmierć. I to jest prawda. Ktoś, kto nie doświadczył, kto nie stanął w obliczu śmierci, nie potrafi docenić wartości tego niezwykłego daru. Również to ma przełożenie na duchową stronę. A rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili, mój ksiądz będzie odpowiadał za moją duszę. Moi drodzy, kto odpowie za naszą duszę? Kto odpowie za moją duszę, za moje zbawienie? Ja sam. Moi drodzy, jakże powinniśmy doceniać wartość tego życia doczesnego tu i teraz, ale również tego życia, do którego Bóg chce nas prowadzić, życia wiecznego, w tym duchowym wymiarze. Ogromna wartość. Naaman był gotowy dać wszystko za to doczesne życie. A co dopiero za wieczność? Pomyśl. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści. Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, żebyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przyszedł do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. Moi drodzy,
Król, o którym tutaj jest mowa, nazywał się Jehoram. Jego postawa, nie bylibyście zdziwieni jego postawą, jeżeli byście prześledzili, jakim był królem. To był król, który był daleko od Boga. Który nie miał bliskiej społeczności z Panem. A kiedy nie masz bliskiej społeczności z Panem, to nie potrafisz pomóc drugiemu człowiekowi, który szuka ratunku. Nie potrafisz. Jest to szczególnie smutne, ponieważ był człowiekiem na piedestale. Był pierwszą postacią w Izraelu. Oczy wszystkich były zwrócone na króla, prawda? Wiem, znamy to doskonale z historii Izraela. Kiedy król był blisko Boga, to naród? W zdecydowanej większości również tak. Ale kiedy król był daleko od Boga, uprawiał bałwochwalstwo, to naród izraelski najczęściej, w zdecydowanej większości również, podążał za nim. A więc wielka rola króla. Oczy wszystkich skierowane na niego. Teraz również oczy tego poganina, który szuka ratunku. I co się dzieje? Moi drodzy, do tej pory plan Boży układał się bardzo dobrze. Wydawało się, że posuwa się do przodu bez przeszkód. Pan Bóg dopuścił chorobę Namana. Pan Bóg dopuścił również, iż ta dziewczynka została uprowadzona i znalazła się w niewoli, w domu Namana. Pan Bóg do tego dopuścił. I musimy się z tym zgodzić, bo gdyby nie dopuścił, to ona by się tam nigdy nie znalazła. Ale teraz Boży plan napotyka przeszkodę, ponieważ diabeł nie śpi. I zrobi wszystko, aby Boży plan zbawienia człowieka nigdy się nie powiódł. Tak więc teraz używa tego człowieka, tego nienawróconego człowieka, króla izraelskiego, aby realizował jego plan. I co robi król? Rozdziera swoje szaty. Miota się. Mówi, krzyczy, zobaczcie, przecież oni szukają zaczepki. Jak ja mogę mu przyjść z pomocą? Jak ja go mogę uzdrowić? Czy nie dziwne jest to, że król Izraela nie wiedział o tym, o czym wiedziała mała hebrajska dziewczynka? On nie wiedział, jak mu pomóc. A ta mała dziewczynka? Oczywiście. Nie ma najmniejszego problemu. Ona miała plan. Ona wiedziała, jak pomóc człowiekowi, który szuka tej pomocy. A ten, który był na piedestale? Ten, na którego były zwrócone oczy wszystkich? Nie wiedział. Nie wiedział dlatego, że był daleko od Pana. Moi drodzy, wydawało się, że plan Boży ulegnie w tej chwili załamaniu. Że jest w krytycznym momencie. Co mógł sobie pomyśleć Naaman, kiedy zobaczył tego miotającego się króla izraelskiego, który wypowiada słowa, nie jestem w stanie ci pomóc. Co mógł sobie pomyśleć Naaman? No gdybyście byli na jego miejscu, to wszystko chyba nie ma sensu. Jakaś pomyłka. Ja muszę wracać do mojego kraju, tu mi nikt nie pomoże. Pomyślelibyście tak? Zapewne Naaman w tych kategoriach myślał. I dlatego Boży plan doprowadzenia go do proroka, a potem do uzdrowienia, był zagrożony. Ale Bóg czuwał i natychmiast informował Elizeusza proroka, co dzieje się w pałacu królewskim. I natychmiast prorok Elizeusz reaguje, wysyła swojego sługę, Giezego, który pędzi do pałacu, aby zdążyć na czas. Zatrzymać Naamana przed powrotem do Asyrii. W pierwszej kolejności spotyka się z królem izraelskim. I co mówi? Co mówi? Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Człowieku, dlaczego ty rozdzierasz swoje szaty, zamiast powiedzieć mu, że jest Bóg w Izraelu, że są prorocy w Izraelu? To ty tego nie wiesz? Przywódca narodu?
Jak to jest smutne, kiedy ludzie żyją w oddaleniu od Boga. Ale jakże smutne jest, kiedy przywódcy ludu Bożego żyją w oddaleniu od Boga. Nie tylko nie mogą pomóc sobie, ale również nie mogą pomóc żadnemu innemu człowiekowi. Po tej lekcji Giezy zabiera Namana ze sobą do domu proroka Elizeusza. I kiedy stoją już przed domem, Naman z całym swoim orszakiem, wtedy Giezy wchodzi do środka, a Elizeusz udziela instrukcji Giezemu. Giezy staje znów przed Namanem i mówi: słuchaj, sprawa jest prosta. Pójdziesz do rzeki Jordan i zanurzysz się w niej 7 razy. Nie 5, nie 8, a 7. To jest ważne. I co się dzieje? W tym momencie znów nadchodzi kolejny kryzys. Diabeł znów jest przed domem Elizeusza. I co robi? Próbuje dotknąć tej najczulszej strony ludzkiego jestestwa, jego ego. I mówi Namanowi w ten sposób, szeptam do ucha: Namanie, czy ty przypadkiem nie jesteś drugim po królu w Aramie? Czy ty nie jesteś tym wielkim panem, któremu twój król zawdzięcza zwycięstwo? Czy ty nie jesteś jednym z największych wodzów na tej ziemi? Czy ten człowiek nie powinien ci okazać szacunku? Czy nie powinien wyjść, może się pokłonić? A następnie przygotować uroczyste nabożeństwo, wznieść ręce ku niebu, zmówić wspaniałą modlitwę, może złożyć ofiarę. Jego ego było tak bardzo urażone, że powiedział: mam tego dość, wracam do swojego kraju. Czy w moim kraju nie ma czystszych i lepszych rzek niż ten brudny Jordan? Boży plan był znów w kryzysie. Moi drodzy, jak sądzicie? To była prawda, że w Asyrii były piękne rzeki, czyste jak kryształ. Mogły stanąć i widzieć na wiele metrów w głąb głębiny. A Jordan był brudny, mulisty. Owszem, Naman miał rację, mógł do tych rzek wejść i szukać tam uzdrowienia. Zapewne nie pobrudziłby się mulistą wodą. Ale czy mógł być tam uzdrowiony? Mógł czy nie? Dlaczego? Bo tam nie było Boga, który uzdrawia. Tam nie było Boga, który uzdrawia. Bo to nie woda, ale Bóg czyni cuda, moi drodzy. Dlatego mógł wchodzić do najwyższej z aramejskich rzek, ale nie dostąpiłby uzdrowienia. Wiecie, moi drodzy, że spotkałem wielu ludzi, rozmawiałem z wieloma ludźmi i wiecie, mówili: czy to znaczy, że w moim kościele, w tej cudownej świątyni, do której uczęszczam na nabożeństwa, tak pięknie ozdobionej, we wspaniałe freski, we wspaniałe obrazy, tam nie ma Boga? Tam nie mogę być zbawiony? Nie będę zbawiony? Jakbyście... Co miałbym im odpowiedzieć? Czy miałbym prawo ich łudzić? Tak. Tam będąc też możesz być zbawiony. Mam prawo? Miałbym prawo tak powiedzieć? Moi drodzy. Naman musiał pozostawić te piękne rzeki, swój wspaniały pałac, te wspaniałe rzeki i pójść do tego pogardzanego narodu, wejść do tej brudnej rzeki, bo tylko tam było zbawienie. Nie mógł tego zbawienia, tego uzdrowienia uzyskać w swoim kraju. Musiał przyjść tam do tego Bożego Kościoła, bo tylko w nim jest zbawienie, bo tylko w nim jest żywy, prawdziwy Bóg. Nie zrozumcie mnie źle. On tam jest. Chociaż szuka drogocennych dusz również w tym świecie.
Moi kochani, jeszcze jedna rzecz. Moc Bożego Słowa. On spodziewał się spektakularnych rzeczy. On spodziewał się wielkich wydarzeń, wielkich fajerwerków. Tak jak wielu chrześcijan dzisiaj się spodziewa. Wiecie, kiedy przychodzą na nabożeństwo, to tak się zastanawiam, a kto tam dzisiaj jest na programie? Iść, a może zostać? Czego możemy się dzisiaj spodziewać? Co tam dzisiaj się wydarzy? Znów ta sama nuda? Ja wierzę, że u was tak nie jest. Ale ja jestem chrześcijaninem od 50 lat. Obracam się w kręgu chrześcijan. I ja wiem, że wielu ludzi w tych kategoriach myśli. Gdzie, moi drodzy, tymczasem największa moc kryje się nie w formie, ale w czym? W tym, co jest istotą nabożeństwa. W Bogu i Jego odwiecznym Słowie. Bowiem Bóg i Jego Słowo to jedno i to samo. Bóg jest Słowem. Moi drodzy, Słowo to jest prawdziwa potęga. To jest moc, która jest w stanie zmienić ludzkie serca. To jest moc, która jest w stanie uzdrawiać w sposób od chorób doczesnych, jak i duchowych. I to Słowo wystarczyło. Kiedy spotka się Boże Słowo z posłuszeństwem i wiarą człowieka, to dokonują się fantastyczne rzeczy. Dzieją się cuda, moi drodzy. I to jest prawdziwe nabożeństwo. Kiedy byłem w Australii, spotkałem pewną kobietę, która przyjechała z Rosji. Było to wiele lat temu, prawie 30 lat temu. Przyjechała i opowiadała, jak to było w Rosji za czasów komunistycznych. Straszliwa bieda, prześladowanie, nie mogli mieć nawet swoich własnych Biblii. I wiecie, kiedy, i mówi, kiedy my przychodziliśmy na nabożeństwo, to my przychodziliśmy na godzinę 9 rano i wychodziliśmy z kościoła o godzinie, podpowiedzcie mi, 9 wieczorem. Nie dlatego, że mieli fajerwerki, że mieli nie wiadomo jak ubogacone nabożeństwo. To było proste nabożeństwo. Ona mówi, myśmy godzinami potrafili klęczeć na zimnej, betonowej posadzce. I modliliśmy się do Pana. Bo On był naszą jedyną nadzieją. Myśmy doświadczali tak wielu problemów, tak wielu trosk, że myśmy chcieli być razem i potrafiliśmy być razem ze sobą godzinami. Myśmy nie patrzyli nerwowo na zegarek, gdy było 10 po 12. Myśmy potrafili ze sobą spędzać cały dzień w prostocie nabożeństwa. Moi drodzy, co stało się z nami? Bóg pragnie, abyśmy na nowo zasmakowali się w Bożym Słowie i w prostocie nabożeństwa, w którym króluje Bóg i Jego Słowo. Nie chcę powiedzieć, że nabożeństwo ma być pozostać na wieki w jednej formie. Absolutnie, nie jestem daleki tego. Ale oby Boże Słowo znalazło się w centrum uwagi i było tym najważniejszym elementem. Moi drodzy, Boży plan w kryzysie, ale Bóg... Bóg stawia czoło każdemu kryzysowi. On ma rozwiązanie na każdy kryzys. I teraz, moi drodzy, Bóg kontratakuje. I kogo używa? Jako swoje narzędzie. O dziwo. Nie z tych z ludu Bożego, ale kogo używa? Ludzi ze świty na mak. I wiecie, co robi? Wkłada swoje słowa w ich. To nie jest przypadek, że oni nie powiedzieli Panie, wodzu, ale użyli to słowo, które niesie ze sobą wielki ciężar gatunkowy. Ojcze, jak się wam kojarzy to słowo? Ojcze. Co chcą powiedzieć ci, którzy wypowiadają takie słowo do swojego Pana? Że go kochają. Że mu życzą jak najlepiej. I wiecie, kiedy czujesz coś takiego, to odchodzi, opuszcza cię co? Opuszcza cię złość, podenerwowanie. To wszystko ustępuje,
Poczujesz wokół siebie ludzi, którzy Cię kochają i dobrze Ci życzą. I właśnie takie słowa Bóg dał w ich usta, aby odnieść sukces, aby znów przełamać kryzys w swoim planie ratowania Namana. Zadziałał? Wspaniale zadziałał. Wszelka złość opuściła Namana. Kiedy słudzy powiedzieli: Panie, Ojcze, co Ci szkodzi? Wejdź do tej wody. To nic trudnego. A może uzyskasz zdrowie i nowe życie. I wtedy Naman wchodzi do wody. Zanurza się 7 razy. Pytanie, czy mógł zanurzyć się 6 razy? Nie? No to taka niewielka różnica. Nie mógł, ponieważ kiedy Bóg mówi 7, to ma być 7. Wielu ludzi tak sądzi. Jakie to ma znaczenie, który dzień ja święcę? Czy 6, czy 7? Przecież to tak niewielka różnica, to nawet dni obok siebie. Czy 1, czy 7? Moi drodzy, kiedy Pan mówi, pamiętaj, abyś dzień sobotni, 7 święcił, to rolą człowieka nie jest dyskutować, rozmawiać, spierać się, a może tak, przecież to niewielka różnica. Rolą człowieka jest zgodzić się z Bogiem, powiedzieć: tak, Panie, Ty jesteś Bogiem, Ty ustalasz reguły, a ja mogę Ci jedynie podporządkować. Wielu ludzi mówiło mi, czy to aż takie istotne? Czy ja będę święcił niedzielę? Czy sobotę? I co miałem znów powiedzieć? Jest to istotne? No oszukałbym ich, gdybym powiedział, że nie. To jest niezwykle ważna sprawa. Boża moc musi się spotkać z wiarą człowieka i gotowością posłuszeństwa. Naman był posłuszny, zanurzył się 7 razy. Jaki był efekt? Został oczyszczony z trądu, ale musimy przeczytać ten tekst. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste. I teraz, wy dokończcie. Jak ciało małego dziecięcia. Dotykaliście ciała niemowlęcia? Jakie jest ono? Jak? Jak aksamit. Jak aksamit. Wiecie, jak wyrośnie z tego wieku, już tego nie doświadczy. Jakbyście dotykali się mojego ciała, to już nie jest to, czy swojego. Wiecie, ciało niemowlęcia. Kiedy Bóg dokonuje cudów, to one są jakie? Mają znamiona, czy jakie? Doskonałości. To jest doskonałe. Kiedy Pan uzdrawia, to uzdrawia w doskonały sposób. Jego ciało nie wróciło do takiego stanu, jak miał przed chorobą. Ono wróciło do takiego stanu, jak miał, gdy był niemowlęciem. Wiecie, jak aksamit. Boże cuda są fantastyczne i zdumiewające. A potem? Potem powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem dar dziękczynny od Twojego sługi. Okazuje się, że Bóg osiągnął swój cel. Naman wychodzi z wody nie tylko pozbawiony trądu, nie tylko uleczony od doczesnej choroby, ale wychodzi z wody jako człowiek nawrócony, nowonarodzony. Wychodzi jako chwalca Boży i pierwsze słowa, jakie mówi, to co? Nie ma innego Boga, nie ma. Przekonałem się dzisiaj, tu i teraz, nie ma i nie istnieją już dla mnie żadni inni bogowie poza tym jedynym Bogiem, Bogiem Izraela, Bogiem żywym, który ma moc i który uzdrawia. Cudowne nawrócenie. Jedna z najpiękniejszych historii nawrócenia to jest właśnie druga Księga Królewska, 5 rozdział. I kiedy Naman chce złożyć dar wdzięczności, to nie jest zapłata.
To jest dar dziękczynny, mówi nam Słowo Boże. Jaki jest problem z darem dziękczynnym? Przecież przynoszenie darów dziękczynnych jest znane w Kościele Bożym od dawien dawna, tak? Tak czy nie? Oczywiście, że tak. Dlaczego prorok nie przyjął? Właśnie ze względu na dar zbawienia, który Naaman otrzymał, oprócz daru uzdrowienia. Prorok nie chciał, aby pieniądze nawet znalazły się w ogóle pieniądze tutaj w całej tej historii. Nie chciał, żeby ktośkolwiek mógł kiedyś skojarzyć, że tam pieniądze odegrały jakąś swoją rolę. Nie chciał nawet przyjąć daru dziękczynnego, ponieważ nie chciał, aby były jakiekolwiek złe skojarzenia. Bo wiecie, my wiemy, że złożył dar dziękczynny, a ktoś inny usłyszał, dał pieniądze. Wiecie, to czyni różnicę, tak? Złożył dar dziękczynny, a dał pieniądze. Wiecie, to jest, tak jest. My to wiemy. Tak powiedział ten człowiek, a myśmy usłyszeli zupełnie co innego. Prorok nie chciał, aby pieniądze nie były łączone z tym wydarzeniem w ogóle, w żaden sposób. Chciał złożyć świadectwo, że zbawienie jest darem Bożym, który przyjmujemy z łaski przez wiarę. Jeśli ktoś wam mówi, że usprawiedliwienie z łaski przez wiarę to jest nauka nowotestamentowa, to się myli. 5 rozdział 2 Księgi Królewskiej jest świadectwem tego, że nauka o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę jest nauką całego Pisma Świętego. A teraz krok dalej. Wtedy Naaman rzekł: jeśli nie, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym Bogom. Koniec, raz na zawsze. Tylko Panu Bogu Izraela. No więc teraz pakują mu ziemię. No dziwna rzecz. Prosi o ziemię. No i pakują. Tyle, ile udźwigną zwierzęta. I teraz te zwierzęta biedne do Asyrii będą dźwigać tą ciężką ziemię. Jak myślicie, po co? Myśleliście nad tym? Ja myślałem. Wiecie, kim się poczuł Naaman w tym momencie? On się poczuł częścią Izraela, częścią ludu Bożego. Ale musiał wrócić do swojego kraju. W związku z czym, aby móc nadal czuć się częścią Izraela, to poprosił o tą ziemię. Aby wtedy, kiedy będzie składał ofiary Bogu, kiedy zbuduje ołtarz dla Pana i kiedy będzie przygotowywał baranka, aby go złożyć w ofierze, to będzie chciał wziąć tą ziemię, rozsypać wokół tego ołtarza. A potem, gdy będzie się zbliżał do tego ołtarza, to będzie stąpał po tej ziemi, na której spotkał Boga żywego i na której On, tenże Bóg, odmienił jego życie. Pewna symbolika, ale jakże ważna była dla niego. Jakże cudownie się czuł. Jakby powracał do Palestyny, kiedy wchodził na tą ziemię rozsypaną wokół ołtarza zbudowanego dla Pana. Cudowne nawrócenie. I wspaniałe pierwsze świadectwo. Wiecie, człowiek, który się nawraca, niemal natychmiast składa świadectwo swojego nawrócenia. I to było świadectwo Naamana. Dajcie mi tę ziemię. Moi drodzy, byłoby cudownie, gdyby ta historia się tutaj skończyła. Byłoby cudownie? Byłoby. Ale wiecie, że ona się nie kończy w tym miejscu? Wiecie, że diabeł nie odpuścił i dalej postanowił do końca atakować. Jeszcze chciał zburzyć to nawrócenie, pierwsze zachwycenie się prawdą, Bogiem u Naamana. I wiecie, kogo użył tym razem? Ja lubię ten stary przekład. Giezy. Teraz pobudza serce Giezego, który miał jedną słabość. Wiecie jaką?
i pieniądze. To była jego słabość. I wiecie, kiedy on tak się temu przypatrywał, jak Elizeusz nie chciał przyjąć tych darów, to wiecie, co sobie pomyślał? Jakaż strata. Wiecie, kto tak pomyślał sobie 1000 lat później niemal, kiedy była uczta w domu Szymona i Maria Magdalena wylewała tą alabastrowy maść, to Judasz też patrzył i myślał sobie, co? Jakaż strata. Obaj mieli ten sam problem. Kochali pieniądze i to bardziej niż Boże. I ta słabość wykorzystał kto? Diabeł. I poprowadził Giezego ku katastrofie. Giezy popędził za powozem Namana, w pewnym momencie dogonił ich. Czytamy o tym 21 wierszu i puścił się Giezy za Namanem, a gdy Naman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł. I teraz uważajcie. Na słowa, które wypowiada Naman, to jest kolejny dowód na to, jak Bóg cały czas kontroluje bieg wydarzeń. I zobaczcie jeszcze jedną rzecz, że Bóg chce ratować nie tylko Namana. On chce ratować każdego człowieka, również Giezego. I teraz popatrzcie, co mówi Naman. Zeskakuje z powozu i mówi, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? Dziwne powitanie, tak? Powitalibyście tak ludzi? Ja chyba nie, no. Przychodzi ktoś do mnie, przylatuje, a ja do niego, czy ty na pewno w uczciwych zamiarach przychodzisz? No dziwna rzecz, tak? Chcesz mu powiedzieć, zeskoczyć z powozu, Giezy, co cię sprowadza? W czym ja ci mogę pomóc? Co się stało? Ale nie, on mówi, czy ty przychodzisz w uczciwych zamiarach? Przypadek? Czy Bóg włożył te słowa w usta Namana? Ja wam powiedziałem na początku, tu nie ma przypadku. Tu Bóg kontroluje bieg wydarzeń od początku do końca. I chce ratować Giezego tak samo, chce mu go jeszcze nim wstrząsnąć, opamiętać. I dlatego wkłada te słowa w usta Namana i mówi, człowieku, czy ty przychodzisz w uczciwych zamiarach? Ale niestety, to Boże słowo w ustach Namana nie było w stanie go zawrócić z raz obranego planu. I go realizuje nadal. I mówi, co odpowiada. Dokłada do swojego grzechu chciwości, dokłada grzech kłamstwa. I mówi, co? Ależ Panie, w uczciwych, Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. I wtedy Naman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć i dwa talenty. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra i dał to dwom swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów, tych zaś odprawił, a oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Giezy? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy moje serce nie szło z tobą? Nie czułeś tego? Gdy ten mąż Naman odwrócił się z powodu do ciebie w twoim kierunku, czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, oliwniki, winnice, czadowiec, bydło, niewolników, niewolnice? Czy to był odpowiedni czas, Giezy? Niechaj wtedy trąd Namana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Moi drodzy, ile trzeba pielęgnować grzechów w swoim życiu, żeby zginąć na wieki? Ile? Możesz być na pozór wspaniałym człowiekiem. Możesz wyżywać wszystkie prawdy i zasady adwentowe. Możesz uczęszczać na nabożeństwa co sobotę. Możesz oddawać dziesięciny. Możesz wychodzić na wycieczki misyjne, wierzyć wszystkie dogmaty. Tak było z Giezy. To był człowiek wierzący. Lata spędził w służbie Bożej. A
ale jedna słabość, którą pielęgnował w swoim sercu, niezwyciężona słabość, doprowadziła go do upadku, do tragedii. Moi drodzy, uważajmy z grzechu. Nie bawmy się grzechu. Prośmy Pana, by wyszpiegował nasze serca tak jak Dawid. Panie, wyszpieguj mnie i sprawdź. Zobacz, on nie ufał sam sobie. Mówi, Ty mnie sprawdź, bo ja nie potrafię być obiektywny, ale Ty, Boże, wyszpieguj moją duszę i zobacz, czy czasem tam nie ma jednej słabości, która by mnie doprowadziła do utraty zbawienia. Tak powinniśmy się modlić i prosić, aby Pan nam pokazał, co jeszcze jest niezwyciężonego w moim życiu. Bo jeśli nie zwyciężymy tego grzechu, to ten grzech powali nas wcześniej czy później. I jeszcze jedna rzecz. Elizeusz mówi, niechaj trąd Namana przylgnie do ciebie. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego trąd Namana, a nie jakikolwiek inny trąd? Dlaczego nie po prostu trąd, tylko ten Namana trąd? Ten, który został zdjęty z Namana, zostanie położony na ciebie. I to na wieki. Wiecie, co to było? To było ogłoszenie wyroku. To było dla Giezego zakończenie czasu łaski. Nie ma odwrotu. Ty już nigdy nie zostaniesz uzdrowiony. Ale dlaczego trąd Giezego? Przepraszam, Namana. Żeby to zrozumieć, to musimy tak troszeczkę szerzej na to spojrzeć. W tej historii oprócz Namana i jego świty, cała reszta to są członkowie ludu Bożego, tak? To są członkowie ludu Bożego. To są tacy adwentyści Dnia Siódmego tamtych czasów. To jest taki mały zbór. To jest ta dziewczynka. To jest król izraelski. To jest Elizeusz, prorok, i jego sługa Giezy. Uważajcie, bo teraz puentujemy i jest bardzo ważna lekcja z tego płynie. Czteroosobowy zbór. I oprócz tego jest Bóg, który ma plan uratowania Namana, tak? I w tym swoim planie, w tym swoim dziele Bóg chce użyć kogo? No ten zbór czteroosobowy. Bóg chce użyć ten czteroosobowy zbór do współpracy. Dziewczynka wykonała swoje zadanie wspaniale. Wspaniale współpracowała z Bogiem. Elizeusz, prorok, również wspaniale wykonał swoje dzieło. A król izraelski Giezy? Nie tylko nie wykonali tego, czego Bóg od nich oczekiwał, ale wręcz stali się przeszkodą w realizacji Bożych planów. Dali się użyć szatanowi. A więc dwóch na dwóch. Ellen White w książce Wydarzenia czasów końca napisała takie zdanie. Pisze na temat przesiewu. Słyszeliście na temat przesiewu w Kościele Bożym? Takie smutne doświadczenie, które będzie naszym udziałem tuż przed powrotem Jezusa Chrystusa. I wiecie, co ona napisała? Że na skutek owego przesiewu większość nas opuści. Wydarzenia czasów końca, rozdział przesiew. Przeczytajcie, ja nie mam czasu, żeby to cytować. Większość nas opuści. Czy zastanawialiście czasem się nad tym Eksodusem? Większość. To jest ile? To jest więcej niż 50%. A potem pisze dalej i mówi co? Na miejsce tych, którzy odejdą, przyjdą rzesze innych i zajmą ich miejsce. To jest taka polaryzacja. Wielu odejdzie, tłumy odejdą, a na ich miejsce Bóg sprowadzi innych i oni zajmą ich miejsce. Wiecie, w tej historii
jest maleńki taki wzór na doświadczenie przesiewu. Ten, który był daleko od Boga, nie znał Boga, był daleko od Niego, zbliżył się do Niego, aby przy Nim już pozostać na zawsze. A ten, który całe swoje życie spędził blisko Boga, w służbie dla Boga, oddalił się od Niego, aby już tam w tym oddaleniu pozostać na zawsze. Nam zajął miejsce Gezem, a Gezem zajął miejsce Namana. Oni wymienili się swoimi pozycjami. Moi drodzy, jest to najbardziej dramatyczna rzecz, o jakiej czasem myślę, że będąc kilkadziesiąt lat w Kościele Bożym, wiecie, ja się urodziłem w Bożym Kościele, w rodzinie adwentowej. Jestem w nim od dziecka. Ponad 50 lat. I tak sobie myślę, gdybym ostatecznie miał stracić zbawienie, chociażby przez jeden pielęgnowany w sercu grzech, to jakaż strata. Bóg nam dał 50, 60, 80 lat szansy. Nie wykorzystaliśmy. A ten, który ją otrzymał w ostatniej chwili, skorzystał i będzie zbawiony. Jakiś paradoks. Jakiś dramat. Kochani, ja jestem przekonany, że nie chcielibyście tego doświadczyć. Ja bym nie chciał tego doświadczyć. I dlatego dzisiaj pytajmy się Pana, co ze mną, Panie? Gdzie ja jestem? Czy czasem szatan nie uśpił mojej czujności i nie wmawia mi, że w moim życiu jest wszystko dobrze? Wszystko na najlepszym poziomie. A może nie jesteś czempionem wiary, ale nie jest znowu aż tak źle z tobą. Kochany, wszystko jest w porządku. Śpi spokojnie. Nie daję ci zauważyć jednej twojej słabości, a gdy przyjdzie decydujący moment, uderzy w nią i powali cię. Moi drodzy, zbliża się koniec. Jezus wkrótce powróci. To są decydujące momenty. I wiecie, co Biblia mówi, jak szatan będzie działał? Jeżeli z taką determinacją działał w czasach Elizeusza i Namana, to z jaką determinacją działa dzisiaj? On użyje każdego sposobu, aby pozbawić cię zbawienia. Każdego sposobu. I musimy być na to przygotowani, że walka będzie coraz bardziej się nasilać. I naszym jedynym ratunkiem jest zakotwiczenie w Bogu i w Jego cudownym słowie. Tekst, który był tekstem przewodnim w lekcji szkoły sobotniej, że w czasach proroka Elizeusza było wielu trędowatych w Izraelu, ale żaden z nich nie został uzdrowiony. A wiecie dlaczego? Gdybyście czytali komentarz Ducha Proroctwa, to Ellen White jasno komentuje te słowa. To niewiara zamknęła przed nimi drzwi łaski. Jak to? Przecież to byli ludzie wierzący. Lud Boży, wybrany. Wierzyli w Boga Jahwe. To na czym polegała ta niewiara? Prawdziwa wiara to nie jest tylko to, że ty wierzysz w istnienie Boga. Prawdziwa wiara to jest ta wiara, która prowadzi cię do czego? Do życia w bliskich relacjach z Bogiem i do poddania mu się. Do bezgranicznego poddania mu się. Do bezgranicznego zaufania i posłuszeństwa. To jest prawdziwa wiara. I takiej wiary brakowało w czasach Elizeusza proroka. Ale Bóg znalazł taką wiarę w Asyrii. Czyż nie paradoks? I wiecie, co Ellen White powiedziała o zboże dzisiaj, o naszych czasach? Ellen White napisała tak. Dzisiaj niewiara niczym całą śmierci spowija nasze zbory. To nie są moje słowa. Posłannictwo chrześcijan. Czytajcie. Sytuacja wśród ludu Bożego. Dzisiaj niewiara spowija nasze zbory niczym całą
śmierć. Owszem, my wierzymy w Boga. Ale czy to jest wiara, która na co dzień prowadzi nas do poddania się Bogu, do bezgranicznego posłuszeństwa, do realizowania Jego woli w naszym życiu? To jest prawdziwa wiara. I o tej wierze mówił Jezus, kiedy mówił te smutne słowa: Izali, znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę. To właśnie o takiej wierze mówił. Oby znalazł ją wśród nas. Oby znalazł ją w Twoim domu, w Twoim sercu, w moim. Obyśmy nie stracili swojej szansy, swojego zbawienia, tak jak stracił ją Jezus. Obyśmy byli jak tych dwóch, jak te 50%, które tak wspaniale współpracowało z Bogiem w dziele ratowania człowieka. Chcielibyście być w tych 50%? Chcielibyście być jak ta mała dziewczynka, jak prorok Elizeusz. Nieważne, czy jesteś wielką postacią w ludzie Bożym, czy może jesteś niepozorną dziewczynką, niepozornym chłopcem. To nie ma znaczenia. Ty tak samo możesz wspaniale współpracować z Bogiem i Twoje dzieło Twojego życia może przynieść wspaniałe owoce. Wiecie o tym? Jeśli wiecie, to współpracujcie z Bogiem, a Bóg będzie dokonywał przez Was cudownych rzeczy. Amen.